Witam serdecznie. Umeblowanie, tak? Czyli jak pokój wygląda, jak wygląda wnętrze barana. Z tym, że jest różnica pomiędzy kobietą a mężczyzną. No więc dlatego najpierw powiem o mężczyznach. Dlaczego preferuję mężczyzn? Bo to są męskie. A kobiety zostawimy na później. Jako piękniejszą płeć i więcej opowiemy. Przede wszystkim baran potrzebuje jednej rzeczy. Dobrej leżanki, bo na niej przede wszystkim spędza większość snu. Nie lubi spać na dywanie. Baran przede wszystkim bardzo zwraca właśnie na to uwagę. Jak śpi? Musi spać wygodnie, ponieważ życie bardzo aktywnie prowadzi. I ze względu na to, że jest bardzo zmęczony pod wieczór, znaczy tutaj po dniu pracy intensywnej, musi odpocząć. Także uwielbia fotele bardzo głębokie, jednocześnie te, które są, przypuśćmy tak jak w samochodach, wygodne i gdzie można szybko i wygodnie wypocząć. Baran potrzebuje także miejsca do pracy. To miejsce do pracy nie do wypoczynku, tylko do pracy aktywnej. W zależności to, co robi. Jest to przede wszystkim albo bardzo doskonałe biurko, albo stół, na którym potrafi wykonywać, bo są zawody, które pracują przy stole, a są zawody, które pracują przy biurku. No więc baran bardzo lubi. To muszą być duże powierzchnie i przede wszystkim kolory. Kolory pokoi i w nich mebli powinny być, bardzo ciemne. Bardzo ciemne albo wyjątkowo jasne. Nigdy nie pośrednie, czyli te wszystkie złamane drzewa jasne nie odpowiadają. Wybielone tak. I o dziwo, czarne meble. Bardzo często barany lubią ciemne meble. Dlaczego? A to zagadka. Ze względu na to, że widać świetnie brudu. Baran nie znosi brudu, lubi czystość. Baran także czuje się doskonale w ciemnych meblach i w bardzo jasnych mieszkaniach. O dziwo, bardzo często wybierają bardzo intensywne ściany, kolory. To nie granatowy, to nie zielony, tylko właśnie pomarańczowy, bardzo ostry, żółty, czy też nawet widziałem i to nieraz czerwone ściany, gdzie oczywiście fragment ściany czerwonej, czy fragment ściany w kolorze na przykład w założeniu maliny, czy też koralu, czy też czerwonego wina. Kolor ten preferowany jest przez barany, ale można to stworzyć przez abażury w świetle, albo także można to stworzyć przez obrazy. Obrazy, które, na których są intensywne kwiaty, chociażby takie jak maki czy róże, które wbrew pozorom należą do innego znaku, ale przede wszystkim baran je wielbi za kolor, ten ognisty i przejrzysty, który daje mu swobodę. Barany uwielbiają jeszcze oprócz tego kominki. Dzisiaj z kominkami jest wspaniale, bo ogień żywy jest w mieszkaniu jak świeże powietrze. Jeżeli baran może, niech sobie ustawi listwę z kilkoma świeczkami i niech one się palą, czy nawet po kolei, lub w tej chwili są piękne kominki na paliwo i można je postawić właściwie w każdym pomieszczeniu, czy powiesić w pewnym miejscu na ścianie, żeby był płomień żywy. Ja nawet widziałem u moich znajomych, kiedy był nagrany ogień i w komputerze, czy też w monitorze, który udawał niemalże kominek, było słychać trzask ogniska i wspaniały płomień. Wtedy baran się świetnie czuje. Kiedyś wchodząc do mojego przyjaciela spod tego znaku, na ścianie wisiał przepiękny obraz ognia,
który zresztą sam stworzył. Także zapraszam na dalszy ciąg opowieści nie tylko o baranie, ale przede wszystkim o tworzeniu przez barana innej formy. Jeżeli masz coś do powiedzenia, napisz tutaj na blogu, jak zachowują się twoi znajomi, czy jeżeli jesteś baranem, napisz to, co lubisz. Będzie to świetna wskazówka dla tych osób, które są spod tego znaku, bo bardzo często barany nie mają swojego zdania co do podejścia do swojego mieszkania, bo na ogół by się wydawało, że baran najbardziej sobie ceni z nogi kołek, a z czego innego stołek. I w ten sposób, że to jest najważniejszy mebel. Dla barana tak, czyli tak zwany koziołek, czy też stołek. Ale jedna rzecz, baran to pierwsze wnosi do swojego mieszkania i zaczyna projektować. No ale cóż zrobić? Takie jest życie barana, żeby rozpoczynał od stołka i tworzył przez całe życie swoje przepiękne pomieszczenie życia. To a propos baranów. Trzymajcie się cieplutko, drogie barany, i budujcie swoje wnętrza przede wszystkim z wielkim smakiem i odejdźcie od tego typowego wojskowego drylu, że prycza, hak i coś obok i to wszystko, bo tak długo nie można żyć. A jak potraficie tak żyć, to przynajmniej namalujcie na ścianie jakąś przepiękną bitwę. Na przykład gdzieś w waszych wyobrażeniach międzygwiezdnych. Do zobaczenia i zapraszam naprawdę już na dalszy ciąg opowieści o baranie. Trzymaj się, drogi baranie, i pozdrawiam resztę.